Jesteście gotowi? Dawaj, nie pierdol. Wielki prezes się znalazł. Voilà. S'il vous plaît. Nowy Regular Plus. Duży, tani. Kolorowy! Czy o kurka chcieć więc? Siemanko, dzisiaj seria Q&A. Odpowiadam na wasze pytania, także lecimy z tematem. Co zrobić, by być tak pięknym, potężnym paleciokiem? Na pewno musicie pamiętać jedna podstawowa zasada. Zamawiać suple KFD z jedynego słusznego kodu, który się zmienia co miesiąc. A drugie, no przede wszystkim musicie oddychać śląskim luftem, wciągać śląski luft. Także jak ktoś nie jest ze Śląska, no to wiecie co musicie robić, przeprowadzić się na Śląsk. Następne pytanie, jakie cele treningowe na ten rok? Na ten rok jedyny cel treningowy, jaki sobie postawiłem, to zrobić 300 kg w przysiadzie. Wiadomo, że ćwiczę w taśmach teraz i jestem bardzo blisko tego celu i myślę, że go wykonam. Drugie to w 100% wyleczyć bark. No i nie wiem, początkowo też wcześniej już były takie powiedzmy prognozy, zrobić 300 w martwym ciągu, ale poszło to tak troszkę w oddali. No i skupiłem się na przysiadzie w tych taśmach, które mi naprawdę dobrze wychodzą, których jestem zadowolony. Nie? Kiedy zakończyć plan FBW dla początkującego, a zacząć coś konkretnego? No, plan dla początkującego, no nie wiem, no 6-8 tygodni, jeśli idzie, jeśli czujesz, że jest jeszcze jakiś zapas, to możesz go lekko zmodyfikować i cisnąć dalej. No, ciężko stwierdzić, kiedy, na jakim poziomie, z jakiego poziomu zaczynasz. Jak już jesteś w miarę ogarnięty, no myślę, że nie trzeba jakiegoś dłuższego przeskoku, żeby przeskoczyć to na tryb zaawansowanego. Jak wspominasz Spartana i pierwsze treningi w piwnicy? No, Bartek, no, pamiętam te treningi na wspólnej naszej z Sebastianem siłowni, także wspominam to bardzo dobrze. Często wracam do tych filmów, jak i do tej grupy Spartan, bo tam jest cała nasza historia, cały początek. No i taka łezka się wokół kręci, że można kontrolować to i oglądać, jak to się zaczynało, nie? I tak brniemy z tym aż do dzisiaj, to będzie 13 lat praktycznie, no. Twardo, twardo! Co do tych filmów, to mam te filmy na laptopie, tylko że laptopa muszę wskrzesić, bo już ma swoje lata i potrzebny do tego jest informatyk, ale jestem już ugadany, także jeśli uda się je wskrzesić, to wrzucimy jakiś fajny film z tą całą historią, z Sebiksem i ze mną, bo naprawdę były to fajne czasy, nie? Czy małe grzegorzki zawsze są małe i jakie cele na bieżący sezon? Na bieżący sezon to już powiedziałem cele, a grzegorzki różnie, no są niekiedy takie ogromne, długie, twarde. No a często zdarzają się takie wodnite te grzegorzki, nie? W zależności w jakiej sytuacji, ale grzegorzek ostatnio atakuje przede wszystkim na głównych seriach każdego ćwiczenia, więc ciężko z nim się dogadać, ciężko, naprawdę, bardzo ciężko. Taki z niego jest chytrusek. Kiedy zakładasz fanpage lub kanał z typami bukmacherskimi? Przeważnie jest tak, że jak postawię sobie kupon, się nim nie chwalę, nigdzie go nie udostępniam, to po prostu wchodzi. A jak potem komuś pokażę te typy, to przeważnie nie wchodzi. Także ja sobie działam sam, powolutku, jakoś tam analizuję szybko mecze i stawiam, wchodzi, nie wchodzi. No, ten rok na pewno mam na duży plus, bardzo duży plus, nie? Ale ostatni pół miesiąca nie wchodziło, nie? Teraz ten tydzień powchodziły dwa fajne kupony, także odbijamy się od dna, odbijamy. Czy kiedyś rzucisz grubę i zajmiesz się w 100% trubojem? No, powiem tak, no aktualnie jest tak, że no, trzymie mnie jedynie te 25 lat, nie? Nie ma się co ukrywać, że gdzieś tam w głowie jest, że w wieku 46 lat mogę być już na emeryturze. Troszkę tam, wiadomo, się pomęczyć i przetrwać to. Przynajmniej te 15 lat, żeby było, żeby potem móc się o coś starać, żeby mieć jakieś prawa emerytalne. No i w tym się na razie
w tym się na razie trzymam, nie? A co do trójboju, to ja sobie to łączę, bo po kopalni ogarniam sobie podopiecznych klientów, no i swoje treningi, także w trójboju tak czy siak skupiam się praktycznie w 100%. Faktem może, nie wiem, ale powinny być już większe wyniki, gdybym nie pracował na kopalni, ale to jest różnie na kopalni. Są ciężkie dni, są niekiedy lekkie, także nie jest to powiedziane, że tam cały czas jest jakaś jebaka, nie? Ale idzie, da się połączyć, jeśli masz to wszystko dobrze poukładane w głowie, jeśli masz jakiś cel, to wszystko jest w stanie człowiek zrobić, nie? Wolisz koty czy psy? No ja wolę koty, miałem dużo kotków ogólnie, chyba z 7 kotów mieliśmy i mieliśmy tego pieska. No niestety ja musiałem go pochować, do końca z nim byłem i już potem musiałem mu pomóc odejść, bo już mi go było żal. Ale to tak w sumie obojętnie, jeśli i to mieliśmy i z obydwoma byliśmy związani, nie? Który oddział byś wybrał, gdybyś mógł teraz znów się przyjąć na Gruba? No jakbym się teraz przyjął na Gruba, to tylko za dyrektora, nie? Tylko za dyrektora, 60-70 tysięcy do łapy za nic nie robienie. No ewentualnie jakoś, no nie, w dozorze bym nie chciał być, nie, jakoś... No mam może prawa, mógłbym być, bo już mam wykształcenie takie, żeby im to pozwalało, ale jakoś nie chcę być w dozorze, wolę się pomęczyć troszkę i mieć spokojną głowę, wyjść o 14 z kopalni i zająć się innym życiem, a nie tym, co jest na kopalni, bo bym miał się przejmować tym, co jest na kopalni, to już bym dawno osiwiał i nie wiem, no ciężko by było tak przetrwać w przeciągu dnia, nie? Ale w sumie nawet jakbym osiwiał, to i tak by to było na plus, bo bym nie musiał się golić i nie byłby rudy. Znaczy ja jestem blondynek, sorry, jestem blondynek. Seba jest rudy, dobra. Nie było tematu. Kiedy jakaś piosenka w twoim wykonaniu? No nie wiem. Dużo takich pytań zadają mi. No wiecie, że jest jednak talent w tym śpiewaniu. Odnajduje się w tym. Sama Beata napisała, że to było perfekcyjnie, jak ostatniej piosenki Beaty śpiewałem. No to czapki z głów. Ale nie wiem, może coś będzie, nie wiadomo. Kto wie? A może coś się pojawi. Jedziemy z następnym. Czy jesteś naturalem? No przed kamerą zawsze jestem naturalny. Nie muszę nikogo udawać, także jestem naturalny. A tam wspomagam się teściem, chociaż go nie lubię, ale tutaj współpracujemy dosyć, no może nie często, no bo nie, no, raz w tygodniu, no co 4-5 dni w tygodniu sobie współpracuję z teściem, nie? Także tyle. No a wiadomo, jak są zawody, to na tych zawodach przygotowuję się z Antonim. Antoni się przybił ze mną 5 i tak się trzymiemy na razie. A potem odstawiamy i 0. Nic. 0. Jakie kolejne starty w 2019 roku? Team na pleciak. Team paleciak zawsze i wszędzie. No jakie starty? Zobaczymy. Jeśli nie rozwalę się na tych wrześniowych zawodach, to może pojedziemy dalej na jakieś rangi XPC. Kto wie? Zobaczymy. Chociaż nie wiem, jak to będzie z tym moim barkiem, bo on pobolewa. Tam zrobię bardzo mały wynik, tylko na zaliczenie. Bardziej mi chodzi o ten przysiad, nie? Czy masz dużego? No chyba logiczne, nie? No jest pytąc, no jest bydle, no nie z tej ziemi, nie? Jakieś plany związane z kulturystyką, Marcinku? No dużo pytań dostaję takich, bo nie wiem, ogólnie pracuję, trenuję trójbojowo, siłowo i praktycznie nie robię żadnych jakichś takich sylwetkowych treningów pod ekstra sylwetkę, a no a ta jakaś ta sylwetka zawsze się utrzymywała, jak tam sobie wspomnę tę moją sylwetkę, jeszcze jak grałem w piłkę nożną, no to przy wieku 17 lat to było mi każde ścięgno mięśnie widać, także naturalnie byłem tak dosyć dobrze zbudowany. No i teraz też chyba nieźle, bo nie wyglądam jak taki typowy trójboista, czyli nie widać mięśni, jest siła, ale wszystko jest takie ubite, tylko jakaś tam kurwa, sylwetka chyba jest, nie? Łapy nie ma, ale nie ma źle. Skąd siła na trening po pracy na Grubie? Przecież tam człowiek się nie opindala, czy się mylę? No, tak jak mówiłem, jest różnie na kopalni, ale w większości przypadków są takie rejony, gdzie człowiek nawet jak tam nic nie robi, przede wszystkim no jest i pilnuje, nie wiem, wydobycia i tak dalej, no to jest wyrąbany, że przychodzi do domu i nie wiem, o godzinie 8 usypia i budzi się o 5 rano, idzie znowu na septoszychtach, także no są różne te dni na tej kopalni, ale no jak daję radę, no ja to już tak mam dosyć we krwi, w głowie poustawiane, że mam jakiś swój cel,
który sobie postanowiłem i się go trzymam i brnę do tego i dążę, żeby to jak najszybciej zrobić i w sumie tak sobie już trenuję, pracuję na kopalni, teraz 9 rok, że no od tych lat praktycznie cały czas trenuję i siłowo ciągle coś dokładam. Nie jest to jakoś dużo, no bo jak porównując do Sebastiana, chociaż to nie ma co się porównywać, bo to jest inna skala, ale ciągle co roku coś dokładam do tej sztangi, więc nie jest tak, że ciągle, że jest jakaś stagnacja. A jak jest, to może być spowodowana właśnie tym, no, kopalnią, nie? Dobrze, dobrze. Ile miałeś lat, jak zacząłeś swoją historię z siłownią? 17 lat. 17 lat i jeszcze to łączyłem z piłką nożną wtedy przez półtorej roku. No i Sebik wtedy kazał wybrać albo piłka, albo siłownia, no to wybór był prosty. A że nasza drużyna, która zdobywała praktycznie wszystko, się rozbiła troszkę. Artur sobie odszedł do Ruchu Chorzów wtedy i jakoś tak potem zaczęło to się łączenie z rocznikiem 9-3, 9-4 i się przyjeżdżało, dostawało się baty i się odechciewało trenować. Także wolałem sobie wybrać siłownię, no i nie żałuję. Powiem szczerze, że nie żałuję. Nie? Chociaż nie wiem, czy nie chciałbym zarabiać tyle, jak zarabia Artur Sobiech. Nie? No. Pozdrawiam Cię, Arturze. Tak, to było. No, kiedy twój cykl pierwszy? Kiedy był twój pierwszy cykl 3 lata temu na testosteron? Tylko testosteron, ja nigdy nic więcej nie brałem, nie licząc antka oczywiście, bo jestem daleki od tego, żeby wchodzić na nie wiadomo ile środków, bo potem nie byłoby takiej chęci naturalnie do tego, żeby się zmusić na trening, a do mnie to, nie wiem, ja bez treningu nie wyobrażam sobie dnia. Jak już jeden dzień jestem bez treningu, to już potem nie wiem, co z sobą zrobić, także raczej wolę tylko się tam lekko wspomagać teściem, no i cieszyć się tym treningiem, nie? Dobry, będzie kiedy w Silesii i KFD spotkanie z ekipą? No myślę, że będzie. Może coś tam się uda skołować ekipę i spotkać się w Silesii. Bo na niektórych innych sklepach już takie akcje były. Skąd się wzięły wasze ksywy? No, Sebik wymyślił, no, że jest silny, to wymyślił wózek widłowy. No a że ja jestem tą formą słabszą, no to wybraliśmy paleciuk. A te późniejsze, to przychodzi z dnia na dzień, nie? I przeważnie to jest pomysł Sebastiana. Jak to jest być większym od siostry? No, po prostu. Albo się to mu, albo się tego nie mu. Sebik ma teraz inne cele, także ja mogę być większy i chyba jestem. Kiedy spowiedź u Wojtka? Zobaczymy, czy mnie Wojtek zaprosi. Jak mnie zaprosi do swojej spowiedzi, to czemu nie? Ja tam jestem otwarty. Jak być takim dużym ciastkiem jak ty? No jest to ciężki temat, no. Raczej tego nie idzie ogarnąć, ale idzie podpatrywać mnie i kto wie, może ktoś mi dorównał, chociaż to jest też taki poziom jest, że... No, ciężko będzie. Czemu Seba i ty nie gracie w piłkę? No graliśmy w piłkę i Seba grał i ja grałem. Także ja tam zawsze się upodobniałem do Jacka Wiśniewskiego, także to był mój taki idol wśród obrony. Zawsze podobnie grałem, no, a Sebik też tam chyba w obronie grał, no, ale to tam też jeździłem na jego mecze. Mam drugiego brata, który gra w piłkę, jest legendą jednego klubu Grunwald Duda Śląska, w którym ja też grałem. No i dalej sobie tam gra i strzela, także no, jak to obserwuje mój kanał YouTube, Marcin Kohut, na którego też zapraszam, to wie, bo jeżdżę na jego praktycznie każde mecze i go tam nagrywam, omawiam sobie mecze. Żeby nie było, powiedzmy, nie wiało tam nudą, żeby coś się ciągle działo. Także w sobotę znowu się wybieram na jego mecz i tam go teraz wspieram, nie? Skąd pomysł na pracę w kopalni? No, no to jest tak troszkę sprawa. Skąd pomysł na pracę w kopalni? No, to jest taka historia bardziej, nie? Bo i tata był, pracował na kopalni, dziadek pracował na kopalni, no i ja też postanowiłem, że no te 25 lat mnie tam jednak dosyć mocno do tego skłoniło, a że się nie boję żadnej pracy, to wybrałem tamtą pracę, nie? Chyba ci się kończy czoło, no nie wiem, przy odbycie. Kto ze słynnych braci Kohut miał lepsze oceny? No wiadomo, że ja, bo jak wiecie, jak na podium, 1, 2, 3 to jest lepsza ocena, lepszy wynik niż 4, 5, 6. A że ja jechałem na jedynkach, dwójkach, to chyba ja, nie? Dobra, to by było na tyle
z tego Q&A. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, subskrybujcie kanał KFD, subskrybujcie mój kanał Marcin Kot, no i tyle. Łapy nie ma! KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz. KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.